prywatne, przez które neoliberałowie wysysają pieniądze z budżetów publicznych po to, żeby prywatne firmy mogły zarabiać. Post i transhumanizm, tak, to co widać w ruchu paraolimpijskim, też o tym piszemy i tak dalej, i tak dalej. Więc moje dojście do sportu było właśnie takie i dla mnie samego trochę zaskakujące. Ludzie mnie teraz czasem pytają, właśnie dziwią się, słyszą, że napisałem wspólnie z Krzyśkiem książkę o sporcie. Też bym się zdziwił, ale jest to niesłychanie ciekawy obiekt i moim zdaniem też jest zadziwiające, jak dużo mamy krytycznych, również marksistowskich opracowań dotyczących sztuki współczesnej czy literatury współczesnej. Natomiast sport jest kompletnie porzucony. Tak? Nie uważam, że nie należy się zajmować tymi pierwszymi rzeczami. Zresztą obaj się tym w różnych momentach zajmowaliśmy i pewnie będziemy się zajmować. Natomiast brak krytycznej narracji, krytycznego namysłu nad sportem uważam za niefortunny, bo jest to jednak mainstream życia społecznego, coś co dotyczy mnóstwa ludzi, również dotyczy bardzo silnie klas ludowych, do których Nowa Lewica i Razem, którego jestem członkiem, więc mogę powiedzieć, mówię jakby we własnym imieniu, tak bardzo chcielibyśmy się do nich jakoś dotrzeć i nawiązać z nimi jakiś kontakt. Sport jest świetną, wydaje mi się, tutaj płaszczyzną. Nie wiem, może Krzysiek coś o swoim kibicowaniu. Tak, no właśnie, bo tam już mamy jeden głos, pytanie. Przede wszystkim jedyny problem jest, to jest doskonały moment, tylko musimy do ciebie dotrzeć z mikrofonem. Ale jest streaming, wiesz? To jest spektakularne spotkanie przeciwko spektaklowi, więc wszystko musi zostać zamediowane i jest prawie tak jak w telewizji. Więc moje pytanie brzmi a propos Hulka Hogana i wrestlingu, który widzieliśmy w waszej prezentacji. Czy konkretnie coś 12 lat po karierze Hulka Hogana się zmieniło? Bo ja widziałam taki ideał czystej kalokagati, tak? Mamy gościa, który jest świetny fizycznie, a jeszcze w dodatku poleca dzieciom pastę do zębów i zdrowe odżywianie, czyli jest mądry, fajny, inteligentny i jeszcze w dodatku wysportowany, więc jest to piękny grecki ideał, natomiast czemu musi dojść do tego rebrandingu? To znaczy tylko dlatego, że to jest... Czy był jakiś taki moment, w którym to przestało nie, się sprzedawać? Nie, to jakby przewaga Hulka Hogana nad innymi zawodnikami była taka, że dłużej nie musiał się rebrandować. Zwyczajnie. Dlatego, że budził bardzo silne i bardzo trwałe, pozytywne emocje, ale to nigdy nie trwa wiecznie. W związku z czym on po prostu był bardziej, on był towarem, który dłużej wytrzymywał na półce bez zmian, z takich bądź z innych przyczyn, bardzo duża charyzma i też taki moment, to był moment pionierski dla tego zawodowego wrestlingu, to znaczy moment, w którym oni weszli w mainstream, to jest moment, w którym oni zaczęli bardzo świadomie stosować crossover, czyli coś, co teraz w każdym sporcie się stosuje. To znaczy, że sportowiec jest nie tylko sportowcem w dziedzinie, którą wykonuje, ale również jest celebrytą. Nie? Czyli w pewnym sensie bardzo zaburzasz granice pomiędzy różnymi dyscyplinami popkultury mainstreamowej. Czyli wiesz, właśnie w połowie lat 80. zaczyna się taka pełna wymiana pomiędzy Hollywoodem, wrestlingiem, MTV na przykład. Czyli masz wrestlerów, którzy grają w hollywoodzkich filmach i hollywoodzkich aktorów, którzy udają, że uczestniczą w bitkach. To mi się wydaje, że zwyczajnie no to jest taka największa gwiazda. I on po prostu dłużej niż inni wytrzymał bez rebrandingu. Ale ten rebranding jest konieczny choćby dlatego, że jakby istotą, chyba jedną z istot tego zmieniającego się kapitalizmu jest to, że on jest coraz bardziej przyspieszony. To znaczy, że nasza pamięć też, taka pamięć afektywna jest coraz krótsza. Prawda? I tak jak zmienialiśmy i ty i ja zmienialiśmy adiki, jak byliśmy w liceum, zmienialiśmy je raz na sezon, to teraz już masz w głębi duszy takie poczucie, że to jest jednak trochę za rzadko i zaczynasz wypadać z obiegu, jeżeli nie zmienisz ich raz w miesiącu. Rozumiesz, o czym mówię? Tak, tylko że jeżeli chodzi o tą pamięć, to widzę teraz Homera i jego opisy Achillesa, to jest dosyć stara kwestia, jeżeli chodzi o takiego, widzę dzisiejszego Achillesa, który mówi, że w tych butach najlepiej się biega dookoła Troi, czyli to w sumie jest dosyć stare, taka idealizacja w pewien sposób, ten spektakl sportu. Wiesz co, i tak i nie, to znaczy
nie zmienia się fakt, że umięśnieni mężczyźni prezentują swoje ciała przed innymi ludźmi. I to jest prawdopodobnie jedyna rzecz, która się nie zmienia. Nie? Ale wszystko inne się zmienia. To znaczy, po co to się robi, się zmienia. I jakby społeczna funkcja się totalnie zmienia. I też jakby projekt podmiotowy, który ma z tego wyjść, jest też całkowicie odmienny. Więc to jest trochę tak, jak powiedzieć, wiesz, że i pod Troją się bili, i pod, jakby Hiroshima jest efektem wojny, więc w sumie to jeden pies, jakby to jest to samo, nie? A ja jestem zwolennikiem jakby jednak myślenia historycznego, w sensie, że te rzeczy nadal jakby to jest relatywnie podobny gatunek do tego gatunku za czasów Homera, natomiast totalnie wiele rzeczy się zmieniło i się nie da do siebie sprowadzić. W momencie, w którym będziemy je do siebie sprowadzać, Mifing, będziemy gubić tą specyfikę aktualności. Tak myślę. Stąd w ogóle taka nasza idea, że ten sport, że my w ogóle nie interesujemy się sportem właśnie w takim tradycyjnym sensie, takim w rodzaju umięśnieni Grekowie, czy Grecy, nie? Którzy tam przestają się bić i się spotykają i kultywują swoje męskie ciała. Nie, to w ogóle to nas nie interesuje w punkcie wyjścia. Dla nas historia, trochę bo my jesteśmy chyba obaj w taki czy w inny sposób jednak kind of dobrymi marksistami. Historia zaczyna się w XIX wieku. Przedtem jest prehistoria. I ta prehistoria jakby nie ma ciągłości pomiędzy tą prehistorią, czyli byłoby trudno wytworzyć taką ciągłość w naszej, nie twierdzę, że w ogóle, tylko w tej perspektywie, którą my chcemy przyjąć, pomiędzy antycznymi Grekami i wszystkim, co się dzieje pomiędzy, a tym, co się wydarza dzisiaj. Myślę, że to już szybko nam się pojawi pojęcie, trzymaj, okej. Pojęcie subsumpcji, no i też trochę powrotu do tak tego drugiego pytania, którego miałam przejść po ustaleniu, czy jesteście kibicami, bo trudno mi było... Aha, tak, no jak, możesz też odpowiedzieć za chwilę, bo to się też będzie łączyło z tym drugim pytaniem, bo po prostu jak czytałam, trudno mi było ustalić do końca, czy raczej, ponieważ tam jest jednak mnóstwo energii i pracy włożone w oczywiście research, znalezienie tych wszystkich danych, chociażby odtworzenie tego słownika w wrestlingu, ale też tego oporu społecznego, czy chociażby całe odtworzenie historii tych zorganizowanych już rozgrywek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony momentami mi się wydawało, że to jest jednak niemożliwe, żeby bez pewnej takiej żyłki miłośników sportu to napisać, a z drugiej strony jednak dobór dyscyplin oraz oczywiście to podejście krytyczne wskazywało trochę na taki jednak taką postawę, że ten sport właśnie był bardzo dobrym tematem do tego, żeby się znowu pastwić nad kapitalizmem. Więc... Wiesz co, chyba jest, w sensie jest i tak, i tak. Bo mnie w odróżnieniu od Janka sport zawsze interesował, nadal mnie interesuje. Tylko że akurat pomysł tutaj, jakby temat był taki, żeby w ogóle nie ruszać tego afirmatywnego wymiaru, bo ja w odróżnieniu od Janka uważam, że sport, nawet ten sport, który nie istnieje, posiada wiele aspektów, które są w pełni pozytywne i afirmatywne. Tylko że akurat to nie jest okazja, jakby perspektywa, z której należy o tym mówić. I to są rzeczy, które zupełnie w tej perspektywie są niewidoczne. Natomiast i rzeczywiście jest tak, że wydaje mi się, że trudno byłoby, żeby ta książka wyglądała tak, jak wygląda, gdybyśmy obaj się nie interesowali sportem. Zwyczajnie. Natomiast szczerze mówiąc, ja najbardziej, właśnie w ramach, jeżeli chodzi o kibicowanie, nie, ja staram się, bo jakby i z racji zainteresowań, i z racji tego, co robię, żeby zarobić pieniądze na życie, to muszę oglądać sport i być a propos. I żeby już nie mieć takiego, żeby tak zupełnie już nie funkcjonować na pełnym alienation mode, to jednak czasem udaję, że dlatego, że wiesz, mam rodzinę z Manchesteru i tam mieszkałem trochę i oni mnie tam zmuszali do chodzenia na Main Road, to ja czasem udaję, że jestem kibicem Manchesteru City, ale tak trochę postmodernistycznie udaję, w sensie wiesz, że to nie jest naprawdę, tylko żebym chciał być kibicem takim. No, ja lubię takie zdanie z Huntera S. Thompsona, kojarzy tego pisarza, nie? I on, właśnie się go pytali, on był totalnym freakiem futbolu amerykańskiego. Jak się go pytali, która jest jego ulubiona drużyna, no mówię, że to jest głupie pytanie, w sensie komu kibicuje. W sensie to jest trochę tak, jak pytać się człowieka, czy woli Tesco, czy bardziej kibicuje Tesco, czy bardziej kibicuje Carrefourowi. No,
jakby nie kibicujesz ani jednej, ani z drugiej tych firm, natomiast wiedza o tym, jak działa gospodarka, jest czymś ważnym i kluczowym, niezależnie od tego, czy sprzyjasz akurat Tesco czy Carrefourowi, nie? I jakby można cieszyć się, powiedzmy sobie, nawet z obserwacji pewnego pola, niekoniecznie dokonując tej takiej kretyńskiej inwestycji tożsamościowej. Tak mi się zdaje, przynajmniej. Okej, tak z ciekawości jeszcze mam takie pytanie, czy sprawdzaliście kiedyś etymologię słowa kibic? Nie. To jest super historia, bo ja właśnie... Tak, zrobiłam to. Co prawda nie dotarłam do jakby takich czysto słownikowych źródeł, ale do pewnego ciekawego artykułu tam, no tak, nazywa się to strona Obcy Język Polski, ale wygląda na dosyć takie ugruntowane. I otóż kibic po niemiecku, znaczy jest to z niemieckiego i wywodzi się z bardzo natrętnej, nieodstępnej, naprzykrzającej się, natarczywej czajki. Czajki, czyli ptaka. Czajka to po niemiecku kibic. Ale było to też słowo, które przeszło pewną ewolucję, jeżeli chodzi o użycie. I dlatego później zaczęto mówić przenośnie kibic lub dymacz na kogoś, kto przypatrywał się nachalnie grającym w karty, szachy lub bilard i często nieproszony wtrącał się, doradzał to i owo komentował. Kibicem był również ten, który ubiegał się natarczywie o czyjeś względy, na przykład nie odstępował ani na krok kobiety. Dlatego kibicować znaczyło zalecać się do kogoś. Był to również synonim słowa elegant lub facet, oznaczało człowieka wścibskiego, wtrącającego się nie do swoich spraw. W wojsku z kolei kibicem nazywano ordynansa, czyli niskiego rangą żołnierza, pozostającego do dyspozycji oficera, wykonującego wszelkie jego polecenia itd., itd. I uwaga, omawiany wyraz w definicji, jaką znamy dzisiaj, czyli neutralnej, nazywającej człowieka interesującego się sportem itd., upowszechnił się dopiero po II wojnie światowej. I to było też dla mnie dosyć tak odkrywcze. No. No dobrze, ale też zresztą też piszecie trochę o tym, jak się w tym momencie właśnie kibiców używa i tam do, no właściwie do różnych celów. I właściwie też zastanawiałam się, ponieważ duża część oczywiście tej książki jest właśnie takim odtworzeniem no właśnie, historycznym. Też może, nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak ważną rolę odegrała kosiarka. To był taki element. No właśnie, to chcecie powiedzieć, jaką rolę odegrała kosiarka? To jest jedno zdanie. Kosiarka i koleje żelazne, tak? I silnik parowy, bo ta pierwsza maszyna pozwoliła stworzyć w dość prosty sposób geometrycznie zaplanowane boisko i utrzymywać je, tak? A czyli co za tym idzie, je zmierzyć. Tak, i tak, dokładnie. Wyczyścić przestrzeń, dzięki której można było ją zmierzyć i również na przykład upewnić się, że ona jest równa i tak dalej. A koleje umożliwiły stworzenie ligi, dlatego że dzięki kolejom można było rozgrywać regularnie mecze pomiędzy drużynami, które pochodziły z przeciwnych stron Wielkiej Brytanii. Tak? Bez możliwości szybkiego przemieszczania się nie byłoby to, byłoby to niesłychanie niepraktyczne. A co za tym poszło? To była standaryzacja reguł. No bo wcześniej w piłkę grano w różny sposób, w różnych miejscach. W momencie, kiedy powstała liga, trzeba było wystandaryzować przepisy po to, żeby dało się porównywać różne rozgrywki, tworzyć tabele i tak dalej. Taki ciekawy laturowski moment sprawczości pewnych przedmiotów, tak, w sieci, w której żyjemy, ludzko-nieludzkiej. No właśnie, ale też zastanawiałam się, na ile w tej historii sportu, która jest od początku spleciona i z, oczywiście z władzą i z kapitałem, byłby, czy jest waszym zdaniem taki moment, w którym właśnie do którego kibice, którzy teraz mogliby, czy osoby obserwujące sport, które teraz
sprzeciwiają się w różnych momentach i różnymi praktykami tej absolutnej subsumpcji, czyli tam podporządkowaniu logice kapitału. Czy jest taki moment w historii sportu, do którego oni by chcieli móc wrócić? Bardzo mnie zaintrygował ten moment, w którym opisywaliście ten mecz bodajże koszykówki, w którym który został rozegrany na taką starą modłę bez wszystkich dodatkowych elementów spektaklu i nagle okazało się, że to nikogo nie jara. I chciałabym, no właśnie, zadać pytanie o to, czy, bo wydaje mi się, że takiego momentu w historii sportu trochę nie było. A nawet gdyby był, to nie ma jakby takiej metody, żeby dało się cofnąć historię, nie? Więc no to nie. Natomiast to, że bardzo wielu ludziom łatwiej jest wyobrazić sobie ten złoty czas w przeszłości niż w przyszłości, no wiadomo, dlatego oni tam wymyślają sobie, że kiedyś właśnie było tak super dobrze. Nie, nigdy nie było dobrze. Sport był zawsze elementem konsumpcji. Zawsze był czymś, co jest z bazy utowarowione, tylko kwestia jest tego, że w inny sposób był utowarowiony. I ten sposób utowarowienia jest tym, co nas prawdopodobnie interesuje. To znaczy te zmiany, tak? Bo to jakby wiara w to, że kiedyś właśnie w onym złotym czasie ludzie ścigali się po to, żeby pokonywać samych siebie, zyskiwać wzajemny szacunek oraz sławę wśród swoich współczesnych. No nie, no nigdy tak nie było. Chyba. No tak, tylko mamy tych właśnie chociażby społeczność Manchesteru i tę ekipę, która też założyła ten niezależny klub i różne... Tak, United of Manchester, którzy oczywiście starali się jednak wyjść poza ten zaklęty krąg. Oczywiście no wasza też... Wasze stanowisko, jak rozumiem, jest takie, że ostatecznie się nie da, no bo nie ma zewnętrzności wobec tego... Nie, w tym konkretnym w sensie da się to robić, póki robisz coś, co jest zaprzeczeniem sportu, to znaczy hamujesz własny wzrost. Dlatego, że zwyczajnie dochodzi w pewnym momencie do takiej wewnętrznej sprzeczności pomiędzy jakby celem sportowym, którym jest stały awans i stałe polepszanie siebie oraz tym, co świadomie robisz, czyli blokujesz ten awans po to, żeby nie wikłać się w problemy i nie wystawiać na zagrożenia związane z aktywnością na wyższym poziomie, na bardziej opłacalnym poziomie. W tym sensie musisz tak naprawdę zablokować swój własny rozwój sportowy po to, żeby móc zachować swoją tożsamość. Nie wiem, czy znacie tę historię, tak? United of Manchester, klub działający zgodnie z zasadami ruchu Against Modern Football, założony przez rozczarowanych kibiców Manchester United, którzy nie byli w stanie znieść tego, co z tą drużyną zrobiła rodzina Glazerów amerykańska, tak, inwestorów i spekulantów. Słowo inwestorzy jest złe, dlatego że oni... Spekulantów, dlatego że to jest jedno z pierwszych takich przejęć, które właściwie są w dzisiejszych czasach super typowe dla bardzo bogatych ludzi. To znaczy kupuje się jakąś firmę i następnie maksymalnie ją doi. I zazwyczaj kupuje się tą firmę i to jest coś, co jest niezwykłe. W sensie, że jest inna, trochę jak z fizyką, jest inna ekonomia dla różnych wielkości. Jak ktoś jest naprawdę bogaty, to może sobie kupić obiekt pod zastaw tego obiektu, czyli nie płaci za niego ani grosza. Ci Glazerowie, to jest taka właśnie rodzina spekulantów ze Stanów, oni kupili w tym czasie, nadal zresztą, najbogatszy i najbardziej opłacalny klub na świecie pod zastaw tego klubu. W związku z czym wszystkie zyski, które ten klub teraz wypracowuje, idą na spłatę kredytu, za który został kupiony. Tak? To jest absolutnie taka klasyczna w dzisiejszych czasach jakby. Jedyne, czego nie robią, to nie wyprowadzają, nie wynoszą stamtąd mebli, nie rozsprzedają zawodników, bo wiedzą, że na dłuższą metę im się to nie opłaca. Natomiast utrzymują od dobrych 15-20 lat ten najbogatszy klub na świecie na takim poziomie ledwo opłacalności. Znaczy minimalizują możliwie inwestycje po to, żeby zmaksymalizować wyciągnięte pieniądze. I los tego niezależnego klubu United of Manchester okazał się dość ironiczny, bo oni wbrew swojej własnej woli, ale to starają się pokazać w pewnym logicznym następstwie podjętych wyborów, doszli, no nie można powiedzieć do tego miejsca, z którego uciekali wcześniej, że to się stało, że to był po prostu inny Manchester United, ale
wszystko, czy bardzo dużo rzeczy, które im się nie podobały, zreplikowało się w tym nowym klubie, bo okazało się, że inaczej nie bardzo da się go prowadzić. Kwestia stadionu, zawodników, sponsorów i tak dalej, i tak dalej. Nie wchodzę tutaj w szczegóły, co innego mi się wydaje ciekawe, bo znowu ta książka jest ogólnie napisana w takiej optyce i politycznej, i pojęciowej Guy Deborda i społeczeństwa spektaklu, dlatego też zaczęliśmy od tego. Jeśli chodzi o opór i alternatywy, bo też nie chcieliśmy pisać takiej typowej książki aktywistyczno-lewicowej, czyli mamy źle, 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 a na końcu mówimy, co ostatni rozdział to jest właśnie o tych dobrych praktykach, że ludzie stawiają opór, że się zmienia i że trzeba walczyć i tak dalej. My uważamy, że trzeba walczyć i że trzeba stawiać opór, tylko jest, i to doskonale właśnie pokazuje los United of Manchester, jest jeden bardzo istotny szczegół i Deboy też o tym dużo mówił. Nie da się w obrębie tego, tej spektakularnej rzeczywistości, w której istniejemy, nie da się radykalnie zmienić tylko jednej rzeczy, tak żeby ją lepiej wyregulować, pozostawiając całą resztę niezmienioną. Deboy się przy tym upierał, że opór musi być całościowy, musi dotyczyć wszystkich, musi się być stawiany w tych wszystkich punktach, w których jesteśmy poddawani władzy spektaklu, dlatego że inaczej dochodzi tylko do spektakularnego zawłaszczenia, tak? I zresztą to ten taki jakiś taki parszywy recykling, w którym nasz własny opór zostaje wchłonięty przez system i później wykorzystywany, to jest dokładnie to, co się, to niebezpieczeństwo, które właśnie wynika z próby stawiania oporu tylko i wyłącznie w jednym konkretnym wąskim zakresie i reformowania po prostu tak, żeby było trochę lepiej. No właśnie, znaczy bo też o tym oporze, właśnie piszecie o tym oporze, który tam wyniknął wokół igrzysk i mistrzostw. I to jest ten, który mi jakoś też jest z oczywistych powodów bliski. Jezu, przepraszam, zawiesiłam się. No właśnie, bo jednym z tych punktów, przy którym na pewno należałoby ten opór przyłożyć, są te wielkie instytucje MKOL i FIFA. Piszecie dużo o Brazylii, tam o protestach w tych lokalnych społecznościach. Pojawia się też chwila sławy dla Krakowa przeciw igrzyskom. I właściwie dla mnie jednak to jest, oczywiście daje to pewną nadzieję. No tutaj nasza historia w Krakowie była również historią sukcesu, z którego tak rozpamiętujemy to do dziś. Natomiast koniec końców no, na tę skalę międzynarodową, jak się czyta o też, no właśnie, znowu to jest taki wręcz, powiedziałabym, zebrany trochę podręcznik dla takich aktywistów. Znaczy ta część o przykładach z MKOL-u i o tym, jak wyglądały wprowadzane chociażby w RPA regulacje prawne i to, że tam powołano, czy w Londynie to, że była osobne oddziały policyjne, które tylko chodziły po mieście i tropiły błędne czy nielegalne wykorzystanie logotypów igrzyskowych, czy skojarzeń w ogóle z logotypami igrzyskowymi. To są takie przykłady, którymi też moglibyśmy się tutaj, powiedzmy, lokalnie posługiwać, żeby powiedzieć, że no właśnie to jest wręcz państwo w państwie i że jeżeli zadajemy pytanie o najsilniejsze imperium na świecie, to zanim powiemy, nie wiem, Chiny, Rosja czy Stany Zjednoczone, to możemy stwierdzić, że to jest MKOL, bo nie obowiązuje ich żadne prawo. No właśnie, tak. Tylko, że to jest dosyć też pesymistyczna wizja. Czy nie, twoim zdaniem? Czy wiesz co, ja myślę tak jak Grzyż, że trzeba w pewnym momencie you have to beat the shit out of you, musisz przejść przez punkt zero, to znaczy zamiast sobie mówić, o tutaj jednak świetnie, tu są jakby dobre. Nie, jakby jesteśmy pod wieloma względami, jakby jesteśmy wyruchani na lewą stronę, robią z nami co chcą. No to, tak to wygląda, niestety. I jeśli chodzi akurat o działanie tych wielkich organizacji sportowych, to w bardzo ciekawy sposób jest rozgrywany nacjonalizm przez w tym ruchu, tak? Bo oczywiście to, że sport jest ośrodkiem, osią, wehikułem najróżniejszych nacjonalistycznych, skrajnie nawet szowinistycznych artykulacji budowy podmiotowości, no to jest oczywiste. Ale teraz zobaczcie, że ta sama logika narodowej dumy, pokazania się, zwłaszcza w odniesieniu do państw peryferyjnych i półperyferyjnych, tak? To jest przypadek bardzo ciekawy, bo Lula i Tusk wydają się politykami, których właściwie nic nie łączy.
to, co ich łączy, to przekonanie, że poprzez wielkie imprezy sportowe ich kraj może udowodnić całemu światu, jak bardzo jest rozwinięty. To jest ten sam argument, który Tusk przytaczał za Euro 2012, a Lula za tymi wszystkimi imprezami, które się odbywały w Brazylii. Tak? Te wielkie instytucje doskonale wykorzystują najróżniejsze kompleksy peryferyjne i właśnie to dążenie do tego, żeby się pokazać, po to, żeby jeszcze bardziej te narody zniszczyć, te kraje, i wyciągnąć, wydrenować z nich kapitał, i wykorzystują świetnie konkurencję pomiędzy państwami narodowymi. Tak więc jeżeli jest jakaś sfera, w której można powiedzieć, doskonale widać, że logika suwerenności narodowej, która jest właśnie takim, ci patrioci, jak oni sami siebie nazywają, zgodnie z zasadami politycznej poprawności, oni też je stosują, to jest ciekawe, czy ci nacjonaliści, że właśnie będziemy pokazywać faka całemu światu, jakim jesteśmy suwerenni i mocni, to są dokładnie te same mechanizmy, które są wykorzystywane przez instytucje globalne po to, żeby te państwa jeszcze bardziej podporządkować, jeszcze bardziej wyzyskiwać. Więc mamy taką mroczną dialektykę nacjonalizmu, można powiedzieć, podporządkowania właśnie ten globalny sport ujawnia bardzo dobrze. Czy mają Państwo jakieś pytania albo komentarze? Mhm. Przyznam się od razu, że książkę przeczytałem tak mniej więcej do połowy, więc być może się gdzieś tam do tego odnieście, ale takie dwa pytania, myślę, że trochę ze sobą powiązane. Jak wytłumaczylibyście, przenosząc tą logikę działania na rynku kapitałowego na sport, jakby w sensie totalnym mistrzostwo Leicester sprzed 2 lat, które się tak naprawdę zupełnie nikomu nie opłacało i no to był po prostu podmiot gospodarczy mniejszy, słabszy. Nawet media, które miały historię o Kopciuszku, też jednak nie mogły sprzedać tych samych twarzy, które zawsze sprzedają. I łącząc to z tym, fakt, że na przykład w rugby, gdzie Puchar Świata w rugby jest drugą największą imprezą sportową, jak chodzi o sporty drużynowe, i trzecią na świecie po olimpiadzie i piłce nożnej, tak naprawdę triumfują, no w cudzysłowie absolutnie, ale amatorzy, tak? Bo Nowa Zelandia, która zdominowała te rozgrywki, nie dopuszcza do reprezentacji zawodników, którzy występują poza swoim krajem i pobierają jakieś opłaty. Wiadomo, że oni są jednak opłacani i nagradzani, jednak no, to też to nie jest porównywalna skala do gwiazd lig europejskich. Pierwsze pytanie było o Leicester. Okej, okay. Z Leicester to należy jednak, bo to nie jest tak, że my twierdzimy, że cały sport jest jak wrestling, czyli że wszystko jest ustawione. To zupełnie nie tak. Jedną z przyczyn, dla których, moim zdaniem, dla których sport jest tak idealnym kontentem dla dzisiejszych mediów, jest to, że w nim jednak, jak w niewielu innych dziedzinach, istnieje ta szansa, że jeżeli u buków coś jest 1 do 5 tysięcy, tak jak na zwycięstwo Leicester przed początkiem sezonu, to sport jest jedną z niewielu dziedzin ludzkiej aktywności, w których to 1 do 5 tysięcy może rzeczywiście wypalić. Dlatego, że mnóstwo, nieskończona ilość czynników się ułoży w dobrym flow, nie? Wydaje mi się, szczerze mówiąc, że dla angielskiej Premier League i tego, w jaki sposób ta liga jest brandowana, ona jest brandowana jako najlepsza, nie liga o najwyższym poziomie na świecie, tylko najlepsza liga na świecie, dlatego że to jest liga, w której, tak mówią, każdy jest w stanie wygrać z każdym, nie? I naprawdę, moim zdaniem, nikt poza tymi najbogatszymi 3-4 drużynami nie będzie musiał już wygrać Mistrzostwa Anglii przez najbliższy wiek, bo wszyscy będą pamiętali o Leicester. Leicester jest najcudowniejszą rzeczą, jaka mogła się wydarzyć w tej lidze. Co do rugby, szczerze mówiąc, totalnie się nie znam na rugby. Totalnie. Wiem 5 przez 10, więc się nie będę mądrzył. Z tego, co widziałem jednakże, to brzmi tak fajnie, że ci Nowozelandczycy to są amatorzy, a z tego, co widziałem, to oni ściągają wszystkich najlepszych zawodników do swojej reprezentacji ze swojej półkuli. Tam grają Samoańczycy, Tahitańczycy. Tak? Okej. Okay. O, wyśmienicie. Super. W sensie, mi się wydaje, szczerze mówiąc, że to jest po prostu jedna z tych dziedzin, która jeszcze nie do końca się uspektakularniła. W sensie, wiadomo, są to super spektakularne widowiska i tak dalej, ale to nie jest taka maszyna, która generowałaby ci jakieś gigantyczne pieniądze. Ja pamiętam, że
To chyba żadna liga rugby, nawet ta taka Liga Mistrzów Europejska, ona chyba nawet nie jest w pierwszej 40 najwięcej zarabiających lig, nie? W pierwszej 30 to na pewno nie. Jasne. Po prostu wydaje mi się, moje wyjaśnienie byłoby takie, że to jest sport, który jest za lokalny, w sensie, że to nie jest sport globalny, bo tam jest jednak ograniczona ilość, powiedzmy, no ile jest dobrych nacji? 8? Takich, że grają na tym samym poziomie? Japonia, nie? No, więc mi się wydaje, że to jest raczej podobne do krykieta, nie? W sensie, że są takie obszary świata, gdzie to jest super ważne, ale to chyba nie jest jeszcze sport globalny. W ogóle wydaje mi się, mi osobiście się wydaje, że jedynym sportem globalnym póki co jest piłka nożna. Jasne, tylko jakby to, co perspektywa, którą my przyjmowaliśmy, w ogóle na przykład w ogóle nas nie interesowało w tej książce, jak się przypatrywaliśmy ligom, to nas w ogóle nie interesowała ilość ludzi, która to ogląda, tylko raczej ilość kapitału, która stoi za ligami. W tym sensie jakby akurat w tym naszym projekcie, nie, naprawdę sport był nam potrzebny w pewnym sensie do pokazania innych rzeczy, nie? Tak mi się wydaje. Ale ja bardzo chętnie o sporcie rozmawiam, że to widać było. Nie? W sensie nawet bardziej niż o teorii. Chętnie. Nawet jak się nie znam, jak na reguły. Tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz a propos Leicester i tego właśnie, jak to tworzy pewien image, tak? I to, że każdy, nawet największy underdog może wygrać, tak? Bo link pomiędzy sportem a kapitalizmem i użyteczność sportu dla kapitalizmu nie jest tylko i wyłącznie materialna, tak? Dotyczy również ideologii i pewnych interpelacji ideologicznych. Zobaczmy na przykład, jaką istotność dla neoliberalnego słownika imaginarium mają figury czysto sportowe, tak? Równość szans, równy start, tak? Ale jakby start, punkt dojścia i tak dalej, i tak dalej. To zresztą jest obserwacja, którą już Gramsci poczynił, pisząc o piłce nożnej, tak? Piłka nożna jest doskonałym, można powiedzieć, taką właśnie ideologiczną metaforą czy narzędziem po to, żeby opisywać kapitalistyczne społeczeństwo. Dlatego, że mamy i konkurencję, i kooperację, indywidualne gwiazdorstwo, ale grę zespołową, tak? Więc to dla podtrzymania mitu takiego American Dream, czy też właśnie awansu, jakby każdy może, proszę bardzo, nawet takie Leicester wygrało, nie? Tylko dla Państwa, którzy nie wiedzą, takie Leicester, właścicielem takiego Leicester jest rodzina królewska chyba Tajlandii, nie? W sensie, że to jest takie... chodzi mi o te... Jasne. Chodzi mi o te szanse, jakie im dawano właśnie w zakładach bukmacherskich, to o czym Krzysiek powiedział, że to jest underdog, niekoniecznie w sensie materialnym, tylko ten, o kim się myśli, że w ogóle nie może odnieść sukcesu, a tu proszę bardzo, to dla tworzenia pewnej interpelacji ideologicznej i pewnego właśnie horyzontu ideowego, w którym się poruszamy, no, to jest bezcenne, tak? Więc znowu jakby ta użyteczność, ona nie jest tylko i wyłącznie materialna w sensie finansowej, tak? Więc tak, ale to bardzo dobry przykład pewnie. Ja mam jeszcze pytanie bliżej mojego poletka. Zdecydowanie bliżej mojego poletka niż jest nim sport. Bo też poruszacie bardzo dużo, no właśnie, tak jak ty mówiłeś na początku, że ten sport jest bardzo dobrym też takim pryzmatem, przez który można spojrzeć też na rzeczywistość pod kątem i mechanizmów politycznych i oczywiście ekonomicznych i tak dalej, i tak dalej. Też wymieniacie na początku seksizm i mizoginię, które się w tym sporcie pojawiają. I teraz chciałabym przeczytać tylko pewien taki krótki wykaz i zaraz przejdę do pytania.
Moment. Uwaga. Margaret Thatcher, Linda McMahon, dziewczyna Beckhama, cytat. Izabela Łęcka, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Luksemburg, chodzi o róże, Renata Włoch, Elżbieta Jakubiak, Gamze Bulut i Ashley Cakir-Alptekin. Jeżeli ktoś liczył, to jest 10. No i to są wszystkie nazwiska kobiet, które się pojawiły w tej książce, jeżeli dobrze policzyłam. Nie wzięłam pod uwagę podziękowań. No tak, no ale oczywiście tak, chyba pojawiają się tam też dwie kobiety być może, no tak. Ale nie to właściwie, chciałam też przeczytać ten wykaz, ponieważ moim zdaniem też jest on interesujący. Radzę naprawdę doczytać tam o Izabeli Łęckiej i też Hannie Gronkiewicz-Waltz obok. Ale oczywiście to trochę taki żart, natomiast to co, jak już postwierdziłam, że jednak to jest dla mnie pewien brak i zaczęłam je liczyć, to zastanawiałam się też nad tym, na ile dla was ta decyzja o nienapisaniu, o tym, na ile jakoś tam patriarchat czy seksualizacja jest też funkcją tego sportu, sportowego biznesu, była dla was jakąś decyzją świadomą. To znaczy piszecie totalnie. Na tej stronie... Okej, dobra, no to... Bo mnie to jakby jak totalnie. Myślę o tym sporcie... Moim zdaniem są dwie rzeczy. Two things. Pierwsza thing. Pierwsza rzecz jest taka, że ja rozumiem ten zarzut, boję się, że to jest mniej zarzut do nas, a bardziej do świata i ja w tym sensie podpisuję się pod tym oboma rękoma. W sensie, że to jest trochę tak jak mówić komuś, kto jęczy, że amerykańskie kino opiera się na strukturach edypalnych. I wtedy ktoś podchodzi i mówi, no weź, ty wszędzie widzisz Edypa, no weź, to jest trochę nudne, użyj do tego innych narzędzi. Ale obiektywne są, fakty są takie, że w wszystkich tych pieprzonych filmach masz figury edypalne. To albo możesz o tym nie mówić, albo przestać oglądać te filmy, nie? Rozumiesz, o co mi chodzi? Że jakby my staraliśmy się pisać o tym sporcie spektakularnym, w którym nie ma kobiet. Tak, ja rozumiem. Ja nie oczekuję... Nie, bo to jest też dla mnie bardzo ciekawe, że faktycznie... Więc ciężko że... byłoby, że nam... No, możliwe. I ciężko byłoby nam w takim razie... To jest trochę to, o czym mówił Janek. W sensie jest taki model pisania książki lewicowej albo krytycznej, że tam napiszasz, a potem robisz ostatni rozdział i w połowie tego ostatniego rozdziału piszesz o tym, że dopuszczono transseksualne zawodniczki do startowania na olimpiadzie. Good for them. A w następnym fragmencie piszesz o tym na przykład, że tam jest jakaś amatorska drużyna i że jej się udało coś tam. My totalnie nie chcielibyśmy tego zrobić, po prostu dlatego, żeby nie tworzyć takich gotowych wentyli bezpieczeństwa, żeby ktoś sobie mógł powiedzieć, a no tak, ale jest pani, która tam ma nie do końca określoną tożsamość genderową i pozwalają jej biegać. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak, ale wiesz co, bo mi nie chodzi o to, że wy nie napisaliście o bohaterkach po prostu sportu, bo ja rozumiem, że nie idzie na przykład za nimi kapitał i że one nie grają w największych ligach. Moje pierwsze pytanie z czystej ciekawości jest takie, ponieważ we wszystkich innych polach popkultury ciało kobiety po prostu ulega seksualizacji i zastanawiam się, okej, jak to możliwe, że sport biznesu jeszcze nie wpadł na to, że najdroższe, zaczekaj, mogłyby być nie tylko, jakby wiadomo, że być może będą miały inne wyniki sportowe, ale być może, wiesz, dlaczego nagle na szczycie tej największej kasy nie ma drużyny kobiecej, nie? Jeszcze nie ma. Okej, być może jeszcze nie ma, no ale to jest też jakoś tam, jednak ta historia tego sportu już chwilę trwa, więc ciekawe, że do tego mechanizmu jakoś on tam, wiesz, nie doszedł równolegle. Wiesz co, mi się wydaje, że nie doszedł, dlatego że ze sportem jest trochę inaczej niż na przykład z piosenką popową. To znaczy, że z piosenką popową jest tak, że strasznie jest chyba trudno wytworzyć taką perspektywę, w której obiektywnie jesteś w stanie na przykład hierarchizować te piosenkajki. To znaczy, jest coś, co ci się podoba, coś, co ci się mniej podoba, więc mi na przykład podoba się dana piosenka, a jeżeli ją jeszcze śpiewa roznegliżowana pani, no to moja inwestycja efektywna jest jeszcze większa, prawda? Moja konkretnie. I natomiast ze sportem jest troszeczkę jeszcze nadal inaczej. To znaczy, że potrzebujesz na wejściu, potrzebujesz takiej podstawowej kompetencji. To znaczy musisz umieć rozróżnić, oprócz tego, że jeden pan wydaje ci się bardziej przystojny od drugiego, musisz umieć odróżnić, że jeden robi coś lepiej od drugiego. I niestety nadal, albo stety,
to jest perspektywa taka pseudo obiektywizująca, która mierzy ci wyniki, mierzy ci szybkości strzałów, mierzy ci, wiesz, skomplikowanie dribblingu. Okej, okay, która... ja nadal nie widzę, dlaczego nie można by tego mierzyć na... Znaczy, to moim zdaniem nie jest argument na twoją wiesz, stronę. Nie, nie, ale ja, ci, ale ja w ogóle nie mam żadnego... Ja nie mam żadnej strony tutaj. Ja ci tylko mówię, jak mi się wydaje, dlaczego jeszcze nie doszło do pełnego wykorzystania mocy seksualności w widowisku sportowym. Są nieustająco prowadzone takie próby, ale ludzie, mężczyźni, którzy nadal głównie oglądają sport, nadal wolą oglądać, mimo to, że to są mężczyźni, oglądać męski sport, niż sport wykonywany przez bardzo ładne kobiety, po prostu dlatego, że jeszcze stosują do tego inną miarkę wokół, niż stosują na przykład do muzyki popowej. Okej, znaczy jak tak mi się, to jest moja teza. Czytałam, no właśnie, bo moja teza w ogóle byłaby taka, że o wiele w takim razie silniejszą rolę, zresztą też o tym piszecie, gra po prostu kwestia reprezentacji. To znaczy, że jeżeli jakby publiczność sportowa i tym głównym, no ale tu znowu wracamy do genderu, że jeżeli głównym klientem tego biznesu jest mężczyzna, a główną rolą czy tym głównym pomostem pomiędzy nim a widowiskiem jest jakby utożsamienie, no to też siłą rzeczy wyżej będzie ten męski sport, ponieważ jest mu się łatwiej utożsamić. Mhm. Tylko teraz właśnie totalnie mnie, znaczy nie wiem, czy zmyliła, ale tak zdziwiła ta kwestia tego, tej miarki w oku o tyle, że no właśnie to miało być... Wiesz co, ale chyba też jest trochę, w sensie, że to mógł być kamyczek do twojego ogródka. Pomimo tego, że to jest męski sport, no mężczyźni biegają za tymi obiektami albo przenoszą ciężkie obiekty i tak dalej, to wszystkie elementy, że tak powiem, jak brzydko by to nie zabrzmiało, scenograficzne, takie jak ta pani w kole Fortuny, która tam przesuwała no, czyli litery. Czyli liderki podczas zawodów. Czyli liderki, panie, które podczas bijatek noszą numerki albo wprowadzają panów. Że jakby masz to wszystko, czego chciałabyś tam okropnego, to wszystko okropne rzeczy, o których chciałaś, one chyba są w sporcie, tylko nie w samych sportsmenach. Nie, ja ich nie chcę w sporcie. Ja po prostu uważam, że ich nie ma w waszej książce. No. Znaczy jakby, że to jest tak, część tego spektaklu. Tak, ale właśnie. To jest... I ona jest częścią też... no tej znaczy tego, na czym się zarabia. Totalnie i to, tak jest. Że jakby, ja rozumiem, że nie chcieliście jakby dawać, nie wiem, iść według jakiegoś dekalogu. Nie, ale jest jeszcze, wiesz co, jeszcze jest druga rzecz. No. Tylko w tym wypadku ja mówię tylko i wyłącznie za siebie. Ja mam taki pomysł, że mam wrażenie, że jednym z głównych problemów w przestrzeni publicznej jest to, że jest bardzo dużo ludzi, którzy uważają, że ich powołaniem jest wypowiadanie się w imieniu innych ludzi. I moim zdaniem jest to problem, dlatego że w ten sposób ludzie, którzy zawodowo zajmują się mówieniem, tak jak trochę my, zajmują przestrzeń dla innych ludzi, którzy mogliby oddać swoje doświadczenie albo coś, na czym się naprawdę znają, dużo lepiej niż ci wszyscy biali faceci z klasy średniej, którzy im zajmują to miejsce. I ja na przykład totalnie świadomie nie chciałem pisać o kwestiach takich jak rasizm w sporcie, jak nierówności genderowe w sporcie. Dlatego po prostu, że wydawało mi się, że jeżeli zrobię to i zrobię to nie dość umiejętnie, dlatego że sam nie wydaje mi się, po prostu ani nie jest to mój numer jeden obiekt zainteresowania, nie jestem ekspertem w tej kwestii i co więcej nie mam doświadczeń, które by mogły pozwolić mi to jeden do jednego oddać, prawda? W związku z czym wydawało mi się, zupełnie, totalnie poważnie, to była jedna z poważniejszych jakby rzeczy, o których myślałem pisząc te rzeczy. I nadal tak myślę, że zajmowanie innym miejsca jest przynajmniej z dwóch powodów nieuczciwe. Po pierwsze dlatego, że ja mam jakiś tam przywilej, im jest łatwiej to miejsce zająć i z automatu ludzie to robią, ale po drugie dlatego, że to miejsce będzie już zajęte. Jeżeli my o tym napiszemy i napiszemy na takim średnio dobrym poziomie, na jaki będzie nas stać, no bo to nie jest nasze doświadczenie, to nie jest nasza akcja i tak dalej, to zostanie zabrane miejsce, które może zostać wykorzystane przez kogoś, dla kogo po pierwsze to będzie główna stawka, a nie po prostu będzie to jeszcze jeden element, który trzeba wsadzić do książki, żeby ona była pełna. Wiadomo, że ta książka nie jest pełna, to jest pewnego rodzaju esej, nie? Tylko, że jakby ten poziom tego, o czym na przykład ja nie chciałem pisać i nie chciałem w ogóle ruszać, tak jak nie chciałem pisać o afirmatywnych rzeczach w sporcie, które uważam, że są fajne, tak samo nie chciałem mówić w imieniu innych ludzi, bo mnie osobiście nic tak nie wkurza na świecie, jak głupi przykład. Na przykład pani lesbijka, która przez całe życie bierze pieniądze za to, że wypowiada się w imieniu samotnych kobiet.
chociaż sama nie ma dzieci, nie jest zainteresowana posiadaniem dzieci, natomiast ma takie emploi. Albo ci wszyscy biali feminiści z Gazety Wyborczej, którzy wypowiadają się nieustająco w interesie i w imieniu wszystkich polskich kobiet, chociaż oni są jednym z głównych problemów, dlaczego polskie kobiety nie mogą mieć podstawowych akcji, które powinny mieć. Nie? I nie wiem, czy to jest dobra argumentacja, ale jakby, czy dobry sposób myślenia, ale taki miałem. Janek? Okej, okay, no to tak, mamy kolejny głos z sali. No jak chodzi o sport kobiecy, to jest taki jeden, wydaje mi się tutaj, no, idealnie pasujący przykład. To będzie kobiecy tenis, czyli praktycznie jedyny taki sport mainstreamowo rozumiany, w którym kobiety zarabiają bardzo podobne stawki jak mężczyźni. I tutaj od parunastu czy kilkudziesięciu lat obserwujemy taki proces, gdzie poziom sportowy coraz bardziej spada, a panie są coraz ładniejsze, mają coraz dłuższe nogi, coraz większe biusty, natomiast no i tak wyglądają, wygrywają siostry Williams, które już mają po 40 lat. I tutaj... Co więcej, cały ten sport polega na tym, że te panie muszą nieustająco wybitnie wyglądać. To znaczy one wyglądają jak umalowane i przygotowane są jak modelki na wybieg i to nie tylko do każdej możliwej sesji zdjęciowej i każdego prywatnego wyjścia, ale również podczas meczu. I jakby to jest właśnie to miejsce chyba, o które tobie chodziło, nie? Tego, to się dzieje, tylko że tak jak mówisz, ja też wydaje mi się, że to jest jedyna taka dziedzina. No i będzie jeszcze siatkówka plażowa, która jest jedynym sportem, gdzie lepiej kobiety zarabiają od mężczyzn, bo panie są skąpo odziane w bikini i wywołują po prostu większe zainteresowanie. Ta seksualizacja ciała odgrywa oczywiście największą rolę. Ale tutaj się dąży do tego we wszystkich sportach. Jak chodzi o kobiecą ligę koszykówki w Stanach, one też coraz bardziej kusle te stroje mają. Ale wiesz, że u nas na przykład w polskiej lidze siatkówki i w polskiej lidze koszykówki kobiet, jakim spadała oglądalność, to też próbowali to zrobić. Tylko że niestety te dziewczyny już się totalnie zbuntowały i powiedziały, że nie będą chodziły w tych rzeczach, bo to jest jednak oblecha. Słucham? Wiesz co, chyba albo na szczęście, no w sensie szczerze mówiąc, to są z mojej perspektywy to, czy się burzysz o to, czy masz jakby spodenki, bo to naprawdę są już takie różnice, czy masz spodenki o 2 cm krótsze czy dłuższe, to chyba jakby przegięcie nastąpiło wcześniej. Jasne, zresztą chyba o tym, jeżeli chodzi o piłkę plażową kobiet, to też była jakaś tam jedna z pierwszych dużych afer w mediach takich dotyczących kobiecego sportu, bo tam też chyba była taka afera dotycząca właśnie tego, jak się prowadzi relacje z rozgrywek, że właśnie na co jest skierowana głównie kamera, no i że nie było... Wiesz co, ja pracuję w telewizji sportowej i to jest element transmisji sportowej. Jasne. Nie będziesz miała zbliżeń na tyłek mężczyzn. Chociaż nie, właśnie piłka nożna jest super, dlatego że masz mnóstwo, to jest jedyna aktywność w dzisiejszym społeczeństwie, w której masz zupełnie otwarcie pokazywanych mężczyzn klępiących się z radości po tyłkach. I masz to zupełnie pokazane i nie ma najmniejszego problemu. I nikomu to nie przeszkadza, to jest okej. Powiedzcie może jeszcze trochę, chyba że Państwo mają jeszcze jakieś pytania. Chciałabym jeszcze trochę z Was wyciągnąć takich wizji dotyczących przyszłości, bo tam pod koniec jest o tym sporo, jak właśnie sport jest już tym naszym poligonem, czy niektóre z tych zespołów są takimi poligonami biopolitycznymi. Jakie, no właśnie, wizje przyszłości możemy z tego wyciągnąć, czy jak, co nas w związku z tym czeka? Znaczy, zgodnie z logiką spektakularyzacji, no to sport powinien się rozwijać w stronę czegoś takiego, jakieś takie walki w oleju, tak? Te takie różne idiotyczne współzawodnictwo w różnych teleturniejach, tak? Które zawiera w sobie pewien element sprawności fizycznej konieczny, ale zasadniczo to, o co chodzi, nie jest w ogóle sportowe, nie ma nic wspólnego z jakimś duchem sportowym, tak?
I to się już w niektórych z poetach dzieje. Tam piszemy na przykład o golfie, tak? Żeby golf musi być bardziej spektakularny, więc do każdego, przy każdym dołku musi być jakiś inny temat, coś musi się dziać, coś musi być, jakby już sam poet nie wystarcza, musi być coraz bardziej obudowywany przez coś, co najpierw jest pewną armaturą, a potem pożera właściwie samą istotę. Tak? No my piszemy o jednym konkretnym obszarze, czyli o ruchu paraolimpijskim, który wydaje nam się właśnie takim laboratorium augmentacji, tak? Czyli ulepszania ciała, bo Pistorius mógłby, czy podobni zawodnicy, z punktu widzenia technicznego, on mógłby biegać szybciej niż jakikolwiek człowiek. Tak? To, co ogranicza, to są regulacje prawne, które zakazują pewnej długości albo sprężystości tych protez. Więc taka przyszłość, którą na przykład znamy, nie wiem, z gry Deus Ex, gdzie mamy wizję przyszłej ludzkości, gdzie ludzie często celowo sobie obcinają ręce i zamieniają je protezami, albo oczy sobie zamieniają kamerami, bo po prostu to jest bardziej sprawne niż naturalne ciała, to coś takiego można sobie jakby w pewnym sensie już gdzieś widać w ruchu paraolimpijskim. Oczywiście nie chodzi o to, że ktoś celowo się okalecza, ale że paradoksalnie i właśnie bardzo dialektycznie osoba, którą byśmy zdefiniowali jako niepełnosprawną, może dzięki technologii być nadsprawna właściwie. I ta właśnie perspektywa nadsprawności jako bardzo specyficznie oczywiście definiowanej też nadludzkości czy nadczłowieka, może tak półniczeańsko, tak? To jest coś, co w sporcie też widać, że to jest takie laboratorium właśnie przyszłości. Tak, jeszcze tam jest ta kwestia z Messim, tak myślałam, że nawet jeszcze bardziej o tym powiesz. No ale dobra, to też, też nie ma sensu w sumie opowiadać może całej. Tak, książki. No Okej, okay, tak, może. Dobrze. No. Przepraszam. Okej, czy mają jeszcze Państwo jakieś pytania? Może tutaj pozostawimy ten przypadek Messiego, który jest moim zdaniem dosyć intrygujący, taki w niedopowiedzeniu. Okej. To resztę rozmów przeniesiemy do kuluarów. Książka jest do nabycia na barze. Jest jeszcze mnóstwo wątków, o których dzisiaj nie porozmawialiśmy i myślę, że można jeszcze dopytywać albo no właśnie już się oddać też lekturze. Bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dzięki.